Misiek, no co ty robisz? Misiek, to nie jest próba. To nie jest próba, to jest koncert. Zobacz, tu ludzie przyszli. Przyszli posłuchać muzyki, a ty sobie grasz, no. Ja bardzo państwa przepraszam. On zawsze, jak tylko jest jakaś chwila przerwy, to zaraz siada do fortepianu i gra tego samego wieśniaka. Bardzo przepraszam. To się już nie powtórzy.
Bardzo dziękujemy za życzliwe przyjęcie tego utworu. Proszę Państwa, ja najpierw tutaj mam sprawę do chóru. Proszę o usunięcie tego pianina, bo za chwilę Misiek się znowuż do niego dobierze, no naprawdę. Proszę Państwa, jak to czasami pozory mogą mylić. Kiedy Państwo słuchaliście wariacji goldbergowskich Bacha, to pewnie były takie momenty, kiedy sobie myśli się, nie, chyba to Pendereckie jednak, prawda? A teraz zagadka. Czy ten utwór napisał Schumann, czy może Schubert, czy może Mozart? Mógłby każdy z nich to napisać, prawda? Ale nie, to jest utwór specjalnie napisany dla Państwa na ten koncert. On powstał, proszę Państwa, w zeszłym tygodniu, w ostatnim tygodniu. A autorami są, znaczy oczywiście temat, to jest znany temat Wesoły Wieśniak Roberta Schumana. Natomiast wariację pierwszą napisał Michał Dawidziuk, wspomniany już wyżej Misiek. Natomiast druga i trzecia wariacja, które noszą tytuły, uwaga, druga wariacja nosi tytuł Bardzo zamyślony wieśniak, a trzecia wariacja to jest Bardzo wesoły wieśniak i autorem jest Maciej Kubera. Teraz zapraszam chór już z powrotem na scenę, a Państwu już obiecuję, że już nie będę więcej grała na altówce dzisiaj.